jedziemy w kierunku Parku Narodowego Etosha. Już na jego obrzeżu, przy parkingu, spotykamy małe stado antylop kudu. Szakal czaprakowy. Nagrać. Antylopa springbok. Zatrzymujemy się w okołku Weyo Camp, by obserwować zwierzęta przychodzące do wodopoju. Nocą wodopój ten jest oświetlony, co stanowi dodatkową atrakcję dla turystów. Przy wodopoju niestety prawie nie ma zwierząt. Jest kilka oryksów, a dwie żyrafy są zbyt ostrożne, by zbliżyć się do wody w obecności wielu ludzi w pobliżu. Nie pozostaje nic innego, jak jechać dalej do innego wodopoju. Tu od razu trafiamy na nosorożca czarnego. Długość ciała tych zwierząt dochodzi do 375 cm, a wysokość do 1,5 metra. Ciąża nosorożca trwa 460 dni, a noworodek waży około 40 kg. Mimo swego masywnego wyglądu, nosorożec jest w stanie szarżować z prędkością 50 km na godzinę. Nosorożce padają ofiarą ze względu na swój róg, który osiąga do 55 cm długości. Dlatego usuwa się im rogi, co czyni te zwierzęta bezwartościowymi dla kłusowników. Po odejściu nosorożca do wodopoju przybyły springboki i oryksy. Z oddali nadciąga niewielkie stado antylop gnu. Pojawiła się nawet żyrafa. W drodze spłoszyliśmy mangusty. Park Narodowy Etosha ma ponad 22 tysiące km kwadratowych powierzchni i jest jednym z największych na świecie. Został ustanowiony jako rezerwat zwierzyny w 1907 roku w okresie kolonizacji niemieckiej. Częścią parku jest Etosha Pen, rozległa, pozbawiona roślinności, płaska depresja i solnisko o powierzchni ponad 4,5 tysiąca km². Drogę zablokowało nam stado zebr. Czy zebra to zwierzę z czarnymi czy z białymi pasami? Początkowo wierzono, że zebry mają białą sierść w czarne pasy. Szczegółowe badania embriologiczne dowiodły jednak, że kolor tła jest czarny, a białe są paski. Zebra jest ssakiem z rodziny koniowatych. Osiąga do 1,40 m wzrostu i wagę do 300 kg. Może rozpędzić się do 60 km na godzinę.
Stado składa się z ogiera, kilku samic i potomstwa. Ciąża zebry trwa 375 dni i rodzi ona jedno młode. Na skraju solniska zbierają się sępy. Za drzewem są resztki zapewne po polowaniu lwów. Możliwość pożywienia się odkryły też szakale. Na otwartych terenach trawiastych żyje drop olbrzymi. Jego waga dochodzi do 19 kg, a rozpiętość skrzydeł do 220 cm. Każda zebra ma niepowtarzalny układ pasów, podobnie jak w przypadku linii papilarnych u człowieka. Dorosłe zebry śpią na stojąco. Do snu kładą się tylko źrebaki. Dojeżdżamy do kolejnych oczek wodnych, ale niestety nie ma przy nich zwierząt. Nasz przewodnik wypatrzył w oddali pod drzewami dwie lwice i dwa lwy. Odpoczywają w cieniu, pewnie po udanym polowaniu. Nie można niestety podejść bliżej, gdyż regulamin parku surowo zabrania opuszczania pojazdów, którymi poruszają się uczestnicy safari. Tu gatunek antylopy zwanej impalą. Często pada ofiarą lwa, lamparta lub geparda. Struś afrykański to największy i najcięższy ptak żyjący obecnie. Osiąga nawet ponad 2,5 metra wzrostu i wagę do 150 kg. Żyje w małych stadach, jaja wysiaduje głównie samiec i on zajmuje się młodymi po wylęgu. Na terenie Namibii nie ma bawołów, natomiast występują tu bawolce. To zwierzęta znacznie mniejsze od bawołów. Osiągają w kłębie do 1 metra wysokości, a ich masa ciała to 100 do 200 kg. Żyją w stadach, które mogą liczyć nawet 300 osobników. Ciąża trwa 8-9 miesięcy. Samica rodzi jedno młode o wadze około 9 kg. Już po pół godzinie cielę staje na nogi. I znów malowniczy wodopój, ale bez zwierząt. A tutaj pojawił się spragniony springbok. Stary niemiecki fort, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku jako posterunek policji, a później służący jako koszary wojsk Republiki Południowej Afryki. Pod koniec dnia spotykamy żerujące żyrafy. W dali zaczął padać deszcz, zwiastujący nadchodzącą porę deszczową. Jeszcze kilka impali i po całodziennym safari udajemy się na nocleg w lodż położonej na obrzeżu parku Etosha. Koralowiec. Na terenie lodż towarzyszą nam antylopy blesbok pochodzące z południowej Afryki. Przy lodż jest park węży, gdzie można obejrzeć kilka ich okazów. Są także żółwie.
cały poprzedni dzień spędziliśmy w parku Etosha, ale nie udało nam się natrafić na słonie. Wczesnym rankiem wjeżdżamy ponownie do parku z nadzieją, że tym razem je spotkamy. Na razie nie ma słoni, ale za to pięknie prezentują nam się żyrafy. Należąca do najmniejszych antylopa Dik Dik, ważąca do 6 kg i mierząca około 40 cm wzrost. W wyniku wczorajszego wieczornego deszczu solnisko zmieniło barwę z żółto-białej na selednową. Żabiru afrykański z rodziny bocianowatych. No i w końcu, gdy już prawie nie było nadziei na słonie, trafiamy na całe ich stado. Słoń to największe żyjące współcześnie zwierzę. Samiec może osiągać wysokość nieco ponad 4 metry i ważyć od 4 do 6 ton. Uszy osiągają do 1,5 metra długości. Słonie żyją w grupach rodzinnych tworzonych przez samice i młode słonie. Stadu przewodzi dorosła samica. Młode samce przeganiane są ze stada, gdy tylko osiągną dojrzałość płciową. Zbierają się, aby prowadzić życie w grupie kawalerów. Dorosłe samce żyją samotnie i dostęp do stada mają tylko wówczas, gdy samica jest w okresie rój. Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe u dużych osobników przekracza 200 kg oraz 200 litrów wody. Słonie najczęściej umierają śmiercią głodową około 70 roku życia z powodu straty wszystkich zębów, co uniemożliwia im dalsze pobieranie pokarmu. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 14-15 lat. Po 22 miesiącach ciąży rodzi się słoniątko ważące około 110 kg. Karmione jest przez matkę 2 lata, a nawet dłużej. Samica rodzi młode zazwyczaj raz na 4 lata. Podjechaliśmy za blisko i przewodniczka stada daje wyraźny znak, że jest z tego niezadowolona. Wycofujemy się więc na większą odległość. Po zaspokojeniu pragnienia przyszedł czas na skorzystanie z kąpieli. Szczególnie chętnie korzystają z kąpieli młode. Przewodniczka daje znak, że to już koniec przyjemności i czas ruszać w dalszą drogę.
słoń chce jeszcze pobaraszkować, ale zostaje delikatnie skarcony. W tym pięknym spektaklu, który nam zaprezentowały słonie, nie spiesząc się, odchodzą na żerowisko. Nie chcąc być gorsze od słoni, drogę z kolei zastąpiły nam żyrafy. Żyrafa osiąga wzrost od 5 do 6 metrów i masę ciała 1200 kg. Samice są znacznie lżejsze i ważą około 800 kg. Giętki język osiąga długość do 0,5 metra i służy do zrywania liści, a także czyszczenia nosa. Szyja może osiągać do 2 metrów. Żyrafa ma tyle samo kręgów szyjnych co inne ssaki, ale są one nieproporcjonalnie wydłużone. Pojedynczy krąg może mierzyć do 28 cm. Żyrafa porusza się inochodem, co polega na poruszaniu kończynami, jednocześnie przednią i tylną, po tej samej stronie ciała. Ciąża żyrafy trwa 460 dni. Po 3-4 tygodniach ciele jest już zdolne przyjmować pokarm stały, ale nadal z reguły ssie matkę. Zadowoleni z safari wróciliśmy do naszej lodż, a tu niespodzianka w postaci wizyty guźdźców.